Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. I jesteśmy dzisiaj w CSGO oczywiście i będziemy sobie dzisiaj otwierać kapsułki właśnie z ostatniego Majora 2016 MLG, także będzie dzisiaj dla bogatości. I otwieram sobie tutaj kapsułki, kapsule sobie wpisujemy i otwieramy. Mamy dzisiaj do otwarcia ponad 30 chyba, tak? Jakoś chyba 30 właśnie sobie kupiłem tych kapsułek. Także może zaczniemy sobie tutaj od tej najlepszej, co sobie kupiłem, takie foliowane będą. Jest dosyć dużo tych naklejek, także zobaczymy sobie, co tutaj nam wypadnie ciekawego. No ja bym sobie celował, poczekajcie, może bym celował w Kennesa folię, czy coś takiego, albo Guardiana folię. Dobra, to lecimy. Na początek i na koniec sobie te foliowane otworzymy, a po środku będą właśnie te takie oczywiście normalne. Dobra, i co wylosuję? Albo Falena, o. I... Edward... Edward nożyco ręki. No dobra, no. Super naklejka. No, fajna naklejka, ale dobra, może przejdziemy do otwierania normalnych kapsuł, bo się zamałem lekutko. No ale nic, no ale nic. I Karrigan pierwszy, elegancko. Karrigan wypadł pierwszy, także elegancko. Nie wiem dokładnie, kiedy będziecie widzieć ten odcinek, czy w poniedziałek już dzień po Majorze, czy jeszcze w ten sam dzień właśnie. Ale ogólnie Major fajnie przebiega, tak mi się wydaje, co nie? Że Major w miarę fajnie przebiega i dosyć dużo ciekawych rzeczy. Zipnix wypadł tak elegancko. Karrigan i Zipnix jest, jeszcze mamy oczywiście tutaj jedną, tą trzecią kapsułkę. Z każdego zespołu po trzy kapsułki właśnie sobie kupiłem, także tam chyba Flipside tylko nie kupowałem, bo takie słabe mają dosyć naklejki, także nie ma co kupować. No i jeszcze nam raz wypadł Karrigan, ale jest też szkoda, że Device'a na przykład nie było, bo lubię Device'a właśnie z Astralis, no ale nic. No tutaj jakby Taric wypadł, czy JDM, to bym się nie martwił. No i nie, jednak Fagli. Wspaniale. Panie, dobra, ej, teraz otworzymy od końca. Mouse teraz otworzymy, dawajcie, go. Mouse, tutaj Niko chciałbym, no nie? Tu Niko albo Speediego. No i Speedy, jest. Wspaniale, Speedy jest zawsze. Cieszę się niesamowicie, dobra. Teraz LG sobie otworzymy. Nie będziemy po kolei otwierać, co? Będziemy powoli otwierać, bo tam jeszcze się jakieś dwie mi zapodziały. No i jest Fallen, elegancko. Dwie mi się zapodziały w ogóle ten, jakieś z poprzedniego roku jeszcze, także... Takie brązowe tutaj są, także sobie jeszcze zostawimy. No i co, może teraz Virtusów sobie otworzymy, co? Virtusów sobie otworzymy. Virtuti i wypada Stax. Stax się wypada, także elegancko. Z Krakowa Stax się jest, także spoko. Sobie Nipu teraz może otworzymy. No tutaj Getlight, no nie? Getlight albo Freiberg byłby spoko, tak mi się wydaje. No i jest jest Forest, dzięki. Dzięki, wspaniale, po prostu wspaniale. Wspaniale. Dobra, sobie teraz może G2 Esports otworzymy. Tutaj screen jak wypadł, to bym był szczęśliwy. No i co zarobi może na tej skrzyneczce. No i dziękuję bardzo. Jest screen, piękny. Może na tej kapsułce, nie skrzyneczce, tak. Na tej skrzyneczce. O, teraz Gambit. O, tutaj Dosia ma wypaść. Tutaj Dosia albo kończymy ten odcinek. Dobra, także dzięki za oglądanie, na razie. Koniec na dzisiaj. Och, wspaniale, wspaniały zawodnik. Jeszcze sobie Splace w ogóle. Nie, kto tym Splace w ogóle gra, jakie oni mają dziwne naklejki. Co to jest w ogóle? What the fuck? Nigdy nie widziałem tych naklejek. Profesor Chaos. No nie no, zarąbiście. Jason R. Jason Derulo. Skubanec, dobry. No i to wypadł? Nie mam pojęcia, kto to wypadł nawet. Aria, no zarąbiście. Cieszę się niesamowicie, że wylosowałem tego zawodnika, a nie innego. Wspaniale. Aria, wypadł, jestem spełniony. No tutaj Guardian. Dziękuję bardzo. Guardian wypad, także super. Beautiful my friend. Elegancko. Dobra, tylko jeszcze tu nie otwieraliśmy. Envy Acer nie otwieraliśmy na pewno. No tutaj w Kenego ja sobie bym celował. No na pewno nie w Devila. No. Tak, fajnie, dzięki. Dzięki. Mamy tego Devila. Devila. Wspaniale. No tutaj Simple, nie? Tutaj. Simple jakby był, to mi się nie obraził. O kurde, ty, jak ja mówię, co ja chcę, to często to wypada dosyć, także ja muszę tutaj częściej mówić. Dobra, teraz otwieramy. Kogo jeszcze nie otwieraliśmy? Kogo jeszcze mamy trzy kapsułki? Faze jeszcze nie otwieraliśmy i Fnatic sobie co widzę. Dobra, to ja chcę Makelele. Makelele. Chcę naklejeczkę. I... I JK. No dobra, nic. Nic się nie stało, na chillku. Spoko. Też Fnatic otwieramy. Tutaj Olofa chcę. Tutaj bez wyzwań Olofa. I Olof wypada. Nie wypada. Dobra. Denis też spoko.
szacunek do Denisa jest, spoko. Nie ma sprawy. Nawi sobie otworzymy. Przedtem Guardian wypadł, także jeszcze raz może Guardian wypaść, one będą drogie te naklejki. Guardiana na przykład. Guardiana to ma szukać Falena, przedtem wylosowałem Screama. To będą drogie dosyć te naklejki, tak mi się wydaje, także spoko. Mouse sobie otworzymy, jeszcze przedtem Mouse'ów Speedy wypadł, co nie? Z Mouse'ów przedtem Speedy wypadł i teraz wypada Chris J. Wspaniałe. Wspaniale. Ale dobry snajper, naprawdę. Muszę przyznać, że Chris J nieźle załupki mieli sobie tam. Tajguar, nie no, Edward znowu ty. Przedtem ta folia Edwarda wypadła, jeszcze ten Edward tutaj. Edward noży co ręki mnie tu śledzi, skubanic. Co my tutaj mamy? Tego Foresta przedtem pracowaliśmy, no nie? Foresta, no i ta, o boż. Jego nawet na turnieju nie było, what the fuck. Powinien ten trener mieć tą naklejkę, a nie pyt. Jezus, Maria, on jest. O boże, ten zawodnik. Masakra, dobra. Tutaj Scream drugi poprosiłbym. Shoxy, dobra, Shoxy jest spoko. Shoxy jest spoko, lubimy Shoxa. Lubimy Shoxa, tutaj Docie. Grubasa, proszę. Gdzie ten? Adren Ezma. Fajna klejka. Adren Ez. No i Mou wypada. To jest ten Wietnamczyk, ty. On w ogóle z wojny uciekł, żeby na lanie zagrać, nie? Taka prawda, zobaczcie sobie na Google'ach. Że on tam z Wietnamu uciekł, żeby na lanie sobie zagrać. No tutaj bym Papito chciał może, co? Papa? Znowu Snaksiu. Znowu będzie mieć Snaks, no dobra. Nic się nie dzieje, spoko. Nalepimy sobie gdzieś te wlepki. Walnę sobie na czoło jedną Snaksa. Jeszcze raz otworzymy Wietosów, a co? I trzeci raz Snaks, no nie? O! Nie, dobra, Taz, mamy Taza, elegancko. Mamy Taza, także spoko. Kogo tu jeszcze nie otwieraliśmy? Każdego mamy chyba po dwa jeszcze. Jak już jego mamy po dwa, to jeszcze na tutaj nieudany przed to opening Envious był, to teraz poproszę o Happy'ego. No może być, teraz jestem happy. Teraz jestem happy, także spoko. Okej, okay. Jeszcze raz tutaj Envy otworzymy. I będę happy. Nie, no nie jestem teraz happy, o boż. Dlaczego on mi się dwa razy wylosował, ty, a nie to, że nie KNF. Davy. Fajnie, super naklejka, wspaniały. Najlepszy gracz na świecie ten Davy. Wspaniały gracz, polecam tego gracza. Oj, Adren S. Przedtem właśnie mówiłem o tym naklejce, także jest, wylosował się Adren. Wspaniale. To teraz sobie Nip otworzymy. I Freiberga poproszę. I... Ha, Boże, przecież. Kto to tam wybiera te wlepki? Kto te wlepki tam wybiera, to ja nie wiem. Dlaczego ja tego grubasa muszę wylosowywać co chwilę? Znaczy... Człowieka... Kurczego inaczej. Żeby nie obrażać. Pyta. Fejza sobie też. No i co my tu mamy? Co my tu będziemy mieć? Jay Azego. Elegancko. W ogóle Fox. Ja pitole. Co to jest za naklejka Foxa? Możecie mi wyjaśnić? Tam nic nie widać praktycznie na tej naklejce. Tutaj Folena bym poprosił. Ale w ogóle ten Fer jaką ma naklejkę fajną. Kurde, nie widziałem tego nawet. Fer, w ogóle tutaj wszyscy mają fajne naklejki, co nie? Strasznie mi się podobają te naklejki. Tych Kolgirasów. Kolgira, no to co Kolgira ostatnio walną z tej AWP to masakra, bo nie wiem czy to widzieliście tą sytuację, ale w podskoku dwóch z Nozuma, no naprawdę to było kozackie. Jeszcze bym Wako może prosił, co? Tako Wako. I mamy Fera, o, przedtem o Ferze właśnie mówiłem, także nie ma tragedii. W ogóle tutaj chyba swoje nazwisko napisane, nie? Fernando Alvarenga. Fernando Alvarenga, no nie. I Simple teraz. Simple i Adren. Dobra, Adren też spoko. Nie ma tragedii, Adren. Spoko jest, dobra, sobie jeszcze może otworzymy Fnatic i wszystko będziemy mieć po jednym, a nie, wszyscy jedzie musimy otworzyć. Żeby było wszystko po jednym. Pa. Co to jest za naklejka? Co to jest napisane? Co to ma znaczyć? Nie wiem, Real to see. Nie wiem na jakiej zasadzie to ma działać. Ler, co to ma znaczyć? Nie rozumiem. To mi się z czymś kojarzy, to nieważne w sumie. Ale nie wiem, co on narysował na tej naklejce. Nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego. Dobra, ten. Flusza mi się wylosował. A może być, nie wiem co tam przedtem. Aha, przedtem Denisa trafiłem. Dobra, teraz mamy wszystko po jednym. Wszystko po jednym, także będziemy powoli po kolei otwierać. Zobaczymy, co tutaj się wylosuje nam ciekawego. O, Tarik jest elegancko. Dobrze, że nie tego gościa znowu, nie? Real Tool C. W ogóle co to jest za naklejka? W ogóle on swój nick tam narysował? Znaczy napisał? Czy to dał autograf? Co? Nie wiem, nie mam pojęcia.
Nie mam pojęcia. O, jest Makelele. Makelelele, który odszedł z Fejza po tym turnieju, także dosyć ciekawie. Dosyć ciekawie. No i tutaj Scream, jak on powrócił. Potem był Scream, Shocks i teraz będzie jeszcze jeden Scream. Yes, pięknie. Mamy Screama. No, walę sobie wlepki na Akacza, to będą headoverki wchodzić. Będą headoverki wchodzić, że mam do otwarcia potem jeden ten. Folii tych zespołów, także zobaczymy, co tam będzie ciekawego. I tutaj chyba nam się wylosuje Creams, tak dokładnie. Jest Creams jeszcze na koniec, także elegancko. Jeszcze sobie tutaj Mausów otworzymy. Mausów jeszcze otwieramy i nam się wylosuje Nico. Nico, najlepszy bagraż na Mausze, z Mausów, tak szczerze mówiąc. Nico naprawdę kozak. No i ostatnio mamy tutaj kapsułkę, tak jeszcze bocznych nie będę otwierał, niech sobie zostaną. I tutaj mamy trzeci raz. A teraz Elish, aha, teraz Elish. Potem był Adren, Simple i Elish. Także spoko. No i co jeszcze? Została ta kapsułka. To taka duża. Gdzieś ona jest. Gdzie ten kapsułek jest? Tutaj jest, jest. Dobra, tu jest ten kapsułek. I otwieramy. Tutaj naprawdę te mi naklejki się tak bardzo podobają, że masakra. Tak chyba z każdym będę w sumie zadowolony. Naprawdę bardzo fajne są te naklejki, także otwieramy, zobaczymy co tutaj będzie. Zobaczymy co tutaj będzie i mamy Astralias. Uuu, Astralias, fajnie. Fajnie, Astralias. Jest spoko, zobaczymy ile ona kosztuje. W ogóle tutaj teraz są te ceny zaniżone, nie? Także to chyba nie ma co patrzeć i tak. Zobaczymy sobie za chwilkę, ile ona kosztuje tutaj dokładnie. Ona kosztuje, wow, 4,40. Wow, nieźle. 4,40 ta naklejeczka kosztuje, także całkiem spoko. Jeszcze na pewno jej cena wzrośnie, tak mi się wydaje. Że nie będzie tak tanio właśnie z tą naklejką, gdy ten Scream ile kosztuje. Teraz zobaczymy Scream 61 centów, ale to, że aż 4 euro kosztuje, to w szoku jestem. To nieźle, dobra. Także chyba tyle wszystko otworzyliśmy, tak mi się wydaje, że wszystko sobie otworzyliśmy, co tutaj mieliśmy do otwarcia. Oczywiście ten jeszcze sobie tutaj opakowanie zostaje, wie, także co? Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli się oczywiście spodobał odcinek, to zostawcie lajka w górę. I co, będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, także mam nadzieję, że się spodobał otwieranie, spodobało się otwieranie oczywiście autografów. Także co, dzięki bardzo za oglądanie, jeszcze raz trzymajcie się, do kolejnego odcinka, na razie i cześć.